nie jest wielką tajemnicą, że Paweł też z tobą tam był, czyli twój chłopak, jak on się odnalazł, bo wiem jak rodzice, a jak on z rodzicami, ze znajomymi? Oni się już znają od dosyć dawna, więc nie była to dla nich żadna nowa sytuacja. Tu go muszę pochwalić, bo kitesurfingu nauczył się w 2 tygodnie i nawet zaczął skakać, także no ma chłop talent do tego sportu i myślę, że dlatego też między innymi jeszcze tej jesieni wrócimy na tydzień, żeby Pawciu mógł się pobawić, bo widziałam, że mu się spodobało, także bardzo się cieszę. A ty masz tak, że jak nagrywasz storki, to on gdzieś sobie idzie, uważasz na to, bo ty go kompletnie nie wrzucasz. Nie i nie zamierzam. Dobra, a jak on się z tym czuje, a ty... To jest ustalone od początku między nami. Od początku ustaliliśmy, on tego bardzo chciał. Zanim ja to jeszcze powiedziałam, to już wiedziałam, jak bardzo on tego chce, więc odetchnęłam z ulgą. Ale to jest słodkie wstawić takie miłe zdjęcie z chłopakiem, ale żeby się pochwalić, żeby rodzinne zobaczyli. Wiesz, ale no do internetu nie możesz tego wrzucić. Ale komu ja mam się chwalić w internecie? No nie wiem, no na przykład jakimś tam dalszym znajomym, których nie masz w grupie rodzinnej. Nie czuję takiej potrzeby. Ekshibicjonizm, który dotykał mnie 2 lata temu, jest już tylko nauczką i lekcją. Nie zastanawia, czy ty go zatrudnisz kiedyś w swoim filmie? Bo on jest rekwizytorem, ty planujesz nagrywać i kolejne filmy. I scenografem przede wszystkim. I scenografem, tak? I czy będzie zatrudniony no, u ciebie? No był zatrudniony, pracował no, ja przy wiem, dwójce no, i ja wiem, ale wtedy jeszcze nic was nie łączyło. A jak będzie teraz? Bo podobno pracowanie absolutnie z miłością jeżeli, nie jest dobre. Ja uwielbiam Pawła w pracy, jest świetnym specjalistą, ma naprawdę takie nieszablonowe spojrzenie na scenografię, więc jak będę wchodzić na plan następnego filmu, to nie wyobrażam sobie, żeby jego tam nie było. Zwłaszcza, że kiedy ja piszę scenariusz, tak jak na przykład jest scenariusz już powstał do One, to Paweł go czyta jako pierwszy i on już mówi, o wiesz, a tu bym widział to, a tu bym widział to, a jest taki dom gdzieś tam w Konstancinie, a tu jest takie przestrzeń na Litwie na przykład, byłem w nim. Więc on już od razu to widzi, mnie to też ułatwia życie. Poza tym wiesz, druga sprawa, jeżeli jesteś na planie miesiąc, dwa czy trzy, no to też jest z jakimś uszczerbkiem dla związku, no bo nie widzisz tej osoby. A ja mogę mieć go, wiesz, 24 godziny na dobę to jest raz. Dwa, że pracowaliśmy już ze sobą, więc on wie, czego może się po mnie spodziewać, a ja wiem, czego mogę spodziewać się po nim, więc... I mi się bardzo dobrze w ogóle z Pawłem pracuje. Chciałbym w ogóle zejść z jego tematu, ale mam ostatnie takie ciekawe pytanie. Jak zobaczymy, w ogóle wyglądał początek waszej relacji? Pomidor. Nie będę opowiadać o swoim życiu prywatnym związanym z Pawłem. Mogę ci powiedzieć tylko takie rzeczy, no, typu na przykład, że jest świetnym scenografem. Na planie, tak? Pomidor. Ale to ty pierwsza, czy on? Pomidor.